Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam dwa przepisy. Przepisy na buraczki. Jeden przepis to będzie na takie buraczki w słoiki do zawekowania na zimę. Także to jest pierwsza propozycja. A drugi przepis to takie buraczki zasmażane na szybko do obiadu, których przygotowanie zajmuje dosłownie chwilę, a są naprawdę przepyszne. Jedne i drugie zresztą są przepyszne, także gorąco polecamy przygotować. Na samym początku zapraszam was jeszcze na mojego Instagrama oraz Facebooka. Nazwy się tam, mam się tutaj poniżej. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Tak samo zresztą składniki na ten przepis, żeby łatwiej było wam kupić wszystko to, co niezbędne. Już nie przedłużając, teraz zapraszam do oglądania. Moi drodzy, przepis rozpoczynamy od buraków. Buraki nieobrane. Takie oto właśnie buraki nieobrane będziemy gotować do miękkości. Najpierw wkładam je do garnka. Za chwilę zalejemy wodą, tak żeby je tylko przykryć, tak żeby utonęły pod powierzchnią właśnie wody, a następnie gotujemy do miękkości, myślę, że przez około 50 minut do godzinki i powinno być wszystko ok. Także jak widzicie, cały taki garnek jest tu około 3 kg 100 chyba dokładnie tych właśnie buraków tutaj się znajduje, także cały czubaty wielki gar. Po ugotowaniu do miękkości wtedy obierzemy je ze skóry i dopiero zaczniemy przygotowywać kolejne kroki przepisu. Minęło, moi drodzy, troszkę czasu, bo godzina i 20 minut tyle gotowały się do miękkości moje buraki. Tak przepięknie się prezentują. Przepiękny kolor, są miękkie, oczywiście obrane. Po tym jak się ugotują, odlewamy oczywiście gorącą wodę i przelewamy tak ze 2-3 razy zimną. Możemy leciutko jeszcze naciąć wtedy z łatwością, tylko jak dotkniecie skórki, ona w zasadzie będzie wam schodzić, także bez brudzenia, bez jakiegoś dużego czasu późniejszej obróbki przy obieraniu macie gotowe buraczki, przepięknie obrane. I teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko je poszatkować. No i tak, moi drodzy, ja posłużę się tutaj robotem z tarczami do takiego szatkowania na takie wiórki. Wy, jeżeli nie macie takiego robota, oczywiście możecie skorzystać z najzwyklejszej tarki, a ja w takim razie całość ścieram, tak jak mówiłem i pokazywałem na takich oczkach. Buraczki mamy już starte. Otwieram tutaj pokrywę delikatnie, tak żeby nic nam się nie wysypało, bo jest naprawdę bardzo czubato, aż cały taki ogromny pojemnik, który tutaj się znajduje, bodajże on jest, jeżeli dobrze pamiętam, około 4 litrów pojemności, także on cały jest tutaj zawalony. No i teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko wyciągnąć jeszcze tarczę i tylko spójrzcie, jak pięknie tutaj te buraczki się prezentują. Ja je tylko przerzucę do miski i już wam pokazuję, co robimy dalej. I tak to, moi drodzy, wszystko się prezentuje. Buraczki są przełożone do miski. Nie pozostaje nic innego, jak tylko i wyłącznie je doprawić. Po samym tytule widzicie, że jest to przepis na buraczki takie na zimę, w słoiki, ale też na buraczki zasmażane takie na świeżo. Tak więc zrobimy sobie dwie opcje. Tymczasem przełożę tutaj porcję takich na świeżo buraków do miseczki na talerz obok. Za dużo nie, że 2-3 łyżki takie czubate w zupełności wystarczą, a całą resztę sobie za chwilę doprawimy, tak żeby przepysznie nam to wszystko smakowało zimą. Tyle, myślę, że buraczków na świeżo mi wystarczy. A tutaj z pozostałą częścią, co musimy zrobić? Oczywiście doprawiamy. Doprawiamy solą. Wszystko oczywiście robimy do smaku. Ja tutaj sypię około 1 łyżki takiej solidnej soli. Później zawsze można jeszcze sobie to dosolić, doprawić, tak żeby trafić w swoje gusta. Tak więc nie przesadzajmy tutaj od razu. Do tego zwykły cukier. Tak, 1/3 szklanki. Ja robię to, moi drodzy, wszystko na oko, bo już nie pierwszy raz takie buraczki robię, dlatego tak to akurat sypię, ale w opisie wszystkie składniki będziecie mieli na taką 3-kilogramową porcję rozpisane dokładnie, tak więc sobie możecie to wszystko za chwilę przeczytać, zobaczyć. No i do tego najzwyklejszy ocet, ocet taki spirytusowy, nie można się go bać. Niektórzy dodają zamiast octu, czy to sok z cytryny, czy inny ocet, na przykład jabłkowy, czy winny. Ja jednak dodaję najzwyklejszego spirytusowego. Około też 1/3 szklanki na początek. Później, tak jak mówiłem, wszystko można jeszcze
doprawić. Tutaj nie dodaję już więcej przypraw, ani pieprzu, ani innych tutaj smakołyków, tak więc teraz to należy wymieszać dokładnie i spróbować. Jeżeli smak będzie nam odpowiadał, no to mamy gotowe, a jeżeli nie, to jeszcze musimy sobie doprawić według własnego uznania. Kaszki, moi drodzy, są już tutaj doprawione, gotowe, tak jak widzieliście przed chwilą. Przepięknie wyglądają, kolor jest niesamowity, jak i zapach. Spróbowałem, wszystko jest jak najbardziej w porządku. No i teraz co musimy zrobić? Jeżeli mamy takie buraki i są już gotowe, no to nie pozostaje nic innego, jak tylko umieścić je w słoikach. Słoiki oczywiście dobrze umyte, wyszorowane, wyparzone najlepiej. Tak samo denka. Wkładamy, umieszczamy całość do słoików, zostawiamy około 1 cm od brzegu słoika w wolnej przestrzeni. Zamykamy szczelnie. Wkładamy na jakiś ręczniczek do kociołka czy do garnka, zalewamy wodą, doprowadzamy całość do wrzenia i po doprowadzeniu do wrzenia jeszcze gotujemy pod przykryciem słoiczki przez około 20-25 minut i są gotowe już do przezimowania. No i przechodzimy, moi drodzy, teraz do buraczków, które sobie tutaj odłożyłem. Są przygotowane. Co musimy zrobić? Ja akurat dodaję do takich świeżo zasmażanych buraczków cebulę. Mam założoną tą samą tarczę, także nie będę bawił się w siekanie nożem. Wrzucam jedną taką małą dosyć cebulkę. Siekam i za chwilę już będzie gotowe wszystko, można powiedzieć, do podsmażania. Cebulka posiekana i teraz na patelnię wylewam około 2 łyżek oliwy z oliwek. Oczywiście można użyć starym sposobem masła i również będzie bardzo pysznie. Oliwę delikatnie podgrzewamy i dorzucamy od razu posiekaną właśnie cebulkę. No tutaj troszkę jeszcze tych buraczków już wpadnie, no bo siłą rzeczy jak w tym samym naczyniu siekałem co buraki, no to troszkę ich tutaj wpadnie, ale to nic, bo przecież za chwilę i tak wrzucimy dosyć sporą ich ilość. Podsmażamy tak, żeby delikatnie nam to się wszystko zezłociło. Doprawimy, dodamy buraki i zobaczycie, jakie przepyszne wyjdą. Cebulka przepięknie podsmażona, dodajemy buraczki przed chwilą odłożone. Spójrzcie, jest ich dosyć sporo. Teraz zwróćcie jeszcze uwagę, jak tylko pięknie wyglądają. One są tak pokrojone idealnie, że naprawdę pięknie to się wszystko prezentuje. Oczywiście podsmażamy całość jeszcze przez około 5-8 minut. Więcej nie trzeba. Pamiętajcie, że buraki są już przecież ugotowane, są miękkie. I teraz oczywiście doprawiamy sól, cukier, ocet, również ten spirytusowy. Tutaj dodaję pieprz najlepiej czarny, świeżo mielony. I tak jak wspomniałem, całość podsmażamy przez około 5-8 minut. Wszystko, moi drodzy, gotowe. Na patelni są już pięknie podsmażone buraczki i nie pozostaje nic innego, jak tylko wyłożyć je na miseczkę i zaserwować na obiad. Przepięknie wyglądają, niesamowicie smakują, są łatwe i szybkie w przygotowaniu, pomijając oczywiście fakt ich gotowania, no bo to zajmuje dosyć sporo czasu, ale jeżeli tego czasu nie macie, to oczywiście można sobie kupić takie już ugotowane wcześniej buraki. Zaoszczędzacie swój czas, energię na gotowanie, a efekt będzie bardzo zbliżony, jeżeli kupicie oczywiście dobrej jakości ugotowane buraki. No i tak to wygląda. Do tego jeszcze do przystrojenia jakaś może pietruszka i wszystko jest przepiękne i gotowe do zjedzenia. Ja, moi drodzy, kończę na tym odcinek. Mam nadzieję, że przepisy Wam się podobały. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w sekcji komentarzy, czy Wy przygotowujecie na zimę właśnie buraczki w taki sposób, czy inny. Jestem tego bardzo ciekawy. Zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.